Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Konrada Adenauera, która jest współorganizatorem naszego dzisiejszego spotkania. Nazywam się Piotr Womela i pracuję właśnie w Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Dzisiejsze spotkanie oprócz Fundacji Adenauera przygotował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji i na wstępie chciałbym bardzo podziękować pani dr Katarzynie Waleckiej i pani dr Kindze Wojtas za inicjatywę, organizację i moderację, prowadzenie naszego dzisiejszego spotkania. Zanim paniom przekażę głos, chciałbym bardzo serdecznie powitać naszego gościa i głównego eksperta, pana profesora Antoniego Dudka. Witamy panie profesorze. Nie wiem, czy pana profesora trzeba przedstawiać. Jest pan osobą powszechnie znaną, ale to może dla tych, którzy nie wiedzą. Pan profesor Dudek jest historykiem, politologiem związanym z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chcielibyśmy podczas dzisiejszego spotkania porozmawiać o wyborach prezydenckich, które niedawno się odbyły, ich druga tura w ostatnią niedzielę. Zanim przejdziemy do tematu naszego spotkania, dodam jeszcze, że chcielibyśmy kwestię tych wyborów umiejscowić może w nieco szerszej perspektywie, także historycznej, i przyjrzeć się, jak wybory prezydenckie wpływały na system partyjny, na system polityczny Rzeczpospolitej w ostatnich dziesięcioleciach. Państwo mają możliwość widzieć nas, mam na myśli teraz obserwatorów naszego spotkania. Państwo też nas słyszą. My natomiast Państwa nie widzimy i nie słyszymy. Mają Państwo możliwość kontaktu z nami poprzez czat i od razu na wstępie powiem, że zapraszamy wszystkich do zadawania pytań. W drugiej części naszego spotkania będziemy te pytania jakoś systematyzować i naszym panelistom, panu profesorowi Dudkowi je zadawać. Tyle może tytułem wstępu i oddaję panią głos. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Piotrowi Womeli. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Przede wszystkim dziękuję Fundacji Adenauera za to wsparcie i pomoc przy przygotowaniu tego seminarium i zawsze pozytywną reakcję na naszą propozycję właśnie takich rozmów na ciekawe tematy. Pan Piotr Womela już wstępnie Państwu powiedział, jak planuje wyglądać dzisiaj nasze webinarium. Ja tylko krótko powiem, że w pierwszej części porozmawiamy z panem profesorem o historii powszechnego i bezpośredniego wyboru głowy państwa, a w drugiej części o tym, jak zmieniała się kampania przez te 30 lat. I tak jak wspominał już pan Piotr, następnie przejdziemy do zapewne najbardziej poruszającej nas ostatniej kampanii i tu także właśnie oddamy państwu głos. Na dole macie państwo w opcję czatu i tam prosimy, żebyście zadawali pytania do wszystkich, z wiadomością do wszystkich panelistów. Oczywiście seminarium jest nagrywane i zapraszamy do oglądania go również w późniejszym czasie. Kinga, to chyba czas na ciebie. Włącz mikrofon. Mikrofon włącz. Proszę państwa, to taka moja stała przypadłość. Zaczynam ruszać ustami, a potem dopiero dołączam głos, ale to też kwestia tego, że akademicy zazwyczaj nie muszą sobie uruchamiać sprzętu. No jesteśmy w wyjątkowym momencie. 30 lat temu odbyły się pierwsze wybory prezydenckie. Mamy za sobą 7 elekcji. Mieliśmy 6 prezydentów, poznaliśmy 75 kandydatów, tylko 3 kobiety. Najczęściej o urząd ubiegali się Janusz Korwin-Mikke i Andrzej Leper. Natomiast ja w tym momencie chciałabym Państwu opowiedzieć trochę o tym, skąd wzięły się w ogóle bezpośrednie wybory
prezydenta. Współcześnie większość republik na świecie oddaje możliwość wyboru prezydenta swoim obywatelom, jednak ta idea rozwijała się bardzo powoli. Przez cały XIX wiek te państwa, które przyjęły formę republikańską, czyli zrezygnowały z monarchii, a pamiętajmy o tym, że to nie były przede wszystkim państwa europejskie, ale były to państwa w Ameryce Południowej, które zrzucając dominację hiszpańską, nie wracały już do monarchistycznych rządów, ale także Stany Zjednoczone, czyli znany doskonale przykład Republiki Prezydenckiej. Państwa te nie decydowały się, wybierając głowę państwa, oddać pola głosu wyborcom, obywatelom. Decydowały się na wybór pośredni prezydenta, albo przez kongres, albo przez kolegium elektorskie, tak jak to się działo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wynikało to z ograniczonego zaufania do woli ludu, do jego kompetencji, czyli do tego, co jest istotą współczesnych demokracji. Uważano wtedy, że głosować mogą jedynie ci, którzy mają specyficzne kompetencje do tego, a najczęściej mierzono je w następujący sposób, czyli uznawano, że prawo głosu mają ci, którzy potrafią się sami utrzymać, czyli płacą odpowiednio wysokie podatki. Spójrzmy teraz na tabelę, w której pokazujemy Państwu pierwsze państwa w Europie, które wybierały prezydenta w sposób bezpośredni. Zobaczmy, że w 1848 roku była to Francja, zaznaczyłam tutaj, że głosowali tylko mężczyźni. I zwróćmy także uwagę na fakt, że jedynie pierwsza tura wyborów była dostępna w głosowaniu powszechnym. Oczywiście to nie oznacza, że zakładano dwie tury, ale jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał 50 plus 1 głosów poparcia, to wola wyboru i prawo decydowania trafiało do parlamentu, do Zgromadzenia Narodowego, które spośród 5 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, wybierało prezydenta. Natomiast pierwsze wybory dwuturowe, które znamy z naszej praktyki i które też praktykowaliśmy przedwczoraj, miały miejsce w Niemczech. W 1925 roku je przeprowadzono. I tutaj już zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze głosowali wszyscy obywatele. No i zwróćcie Państwo uwagę, że kolejne państwa dołączały już systematycznie. Była to Portugalia, Austria, Estonia czy Francja. Francja Piątej Republiki, tutaj ten rok 1962, to oczywiście wybór w wyborach powszechnych, bezpośrednich Charlesa de Gaulle'a na prezydenta Piątej Republiki. No i teraz, proszę Państwa, raz wprowadzone wybory bezpośrednie, trudno zamienić na wybór pośredni. Tylko zwróćmy uwagę, że tak się stało. Stało się tak na przykład w Portugalii i w Niemczech, a miało to związek z autorytarnymi tendencjami, którym albo chciano zapobiec. To było w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej, gdzie w 1949 roku w Konstytucji nie przewidziano wyborów bezpośrednich prezydenta, a jedynie przez parlament. Natomiast w Portugalii chciano utrwalić autorytarne rządy Salazara i w 1959 roku zrezygnowano z wyborów powszechnych prezydenta, tak aby żaden niezależny bądź też konkurencyjny kandydat nie mógł ubiegać się o ten urząd. Więc zobaczmy, że wybór bezpośredni prezydenta może także służyć jako bezpiecznik systemowy, dając dodatkowe wejście do systemu dla obywateli, którzy mogą wyrazić w ten sposób swój sprzeciw. No i tutaj właśnie pytanie do pana profesora. Czy w polskim systemie politycznym
ciągu 30 lat wyborów powszechnych i bezpośrednich, które obserwujemy, bezpośredni wybór prezydenta służył jako taki bezpiecznik systemowy, bądź też pole do pokazania sprzeciwu. Tak, dziękuję bardzo. Witam Państwa. Odpowiadając na pytanie pani doktor Kingi Wojtas, chcę powiedzieć tak, że powszechne wybory prezydenckie w Polsce są dziełem w dużym stopniu przypadku, a mianowicie konfliktu politycznego, który zaczął się na przełomie roku 89 i 90 wewnątrz obozu solidarnościowego. Była to słynna wojna na górze, jak ją nazwał Lech Wałęsa. Konflikt między, najkrócej mówiąc, Wałęsą, który czuł się zmarginalizowany, a premierem Mazowieckim, który z woli Wałęsy został szefem rządu i przejął właściwie realnie władzę nad Polską, dlatego że prezydent Jaruzelski, skądinąd pochodzący z wyboru, jak wiemy, przez Zgromadzenie Narodowe, w praktyce się nie przeciwstawiał polityce Mazowieckiego. I wtedy, żeby rozstrzygnąć ten spór, postanowiono wprowadzić powszechne wybory prezydenckie, w których zetrzeć mieli się i starli się ostatecznie właśnie Wałęsa z Mazowieckim. Jak wiemy, to się skończyło katastrofą dla premiera Mazowieckiego. Pojawił się Stanisław Tymiński, to on wszedł do drugiej tury, ale gin został wypuszczony z butelki. To znaczy powszechne wybory prezydenckie zostały wprowadzone bez właśnie głębszej refleksji i w ciągu tych parunastu tygodni, bo to nawet nie w ciągu kilku tygodni roku 90, kiedy zapadła decyzja o wprowadzeniu powszechnych wyborów prezydenckich, nikt sobie właściwie nie zdawał sprawy z daleko idących konsekwencji ustrojowych i później te wybory, które rzeczywiście, jak pokazała frekwencja, zwłaszcza rekordowa w roku 95, dopiero po 25 latach żeśmy ją wyrównali, pokazała, że to obywatele, Polacy lubią najbardziej, te igrzyska prezydenckie. W związku z tym właśnie już nikt później nie próbował, nawet kiedy trwały prace nad małą konstytucją, a później nad konstytucją z 97 roku, nie próbował nawet sugerować, że można by Polakom zabrać te igrzyska, ma być prezydent wybierany w wyborach powszechnych i w związku z tym jest wybierany. No ale w jakim układzie on jest? Otóż ten prezydent został dobudowany, wybierany w wyborach powszechnych, do systemu parlamentarno-gabinetowego. I w związku z tym tak naprawdę od roku 90 mamy taką dwugłową egzekutywę, wszystkimi tego konsekwencjami w postaci burzliwych koabitacji, których ostatnio nam się udaje uniknąć. No i także niedzielne wybory znowu sprawiły, że nie będziemy mieli na razie burzliwej koabitacji, ale te, które mieliśmy, no najsłynniejsze oczywiście Lecha Kaczyńskiego z rządem Donalda Tuska, pokazały, jak ten system jest wadliwy. I co więcej, nawet współistnienie prezydenta z tego samego obozu politycznego, co większość parlamentarna i rząd, nie daje gwarancji stabilnej współpracy, czego najbardziej spektakularnym z kolei przykładem była słynna szorstka przyjaźń prezydenta Kwaśniewskiego z premierem Leszkiem Millerem, a być może kolejną odsłonę będziemy za chwilę też obserwować w wykonaniu prezydenta Andrzeja Dudy w drugiej kadencji. Czyli do czego zmierzam? To znaczy mamy oto system, który jest systemem destabilizującym działanie władzy wykonawczej, i on właściwie by się sprawdzał moim zdaniem tylko w krajach o najwyższej kulturze politycznej. W kraju o takiej kulturze politycznej jak nasza, no niestety będzie nieustannie iskrzyło między tym dużym pałacem a małym pałacem. I teraz oczywiście jaka jest rola wyborów prezydenckich? Ona nie jest tylko, nie sprowadza się tylko oczywiście do wyłanianie głowy państwa, ma też rzeczywiście ten ładunek możliwości, powiedziałbym, pewnego protestu. No niewątpliwie to, czego byliśmy świadkami w niedzielę minioną, to nie były tylko wybory prezydenta, to był czwarty plebiscyt na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I w tym plebiscycie niewielką, ale jednak większością zwyciężyła opcja przedłużenia tych rządów. To jest pierwsza jakby taka funkcja, że często poprzez wybieranie takiej innej osoby na głowę państwa, jakby obywatele mówią, czy im w ogóle odpowiada układ sił politycznych w Polsce, no ewidentnie te wybory pokazały im ogromnej mobilizacji z obu stron, że odpowiada tej niewielkiej, ale większości. Ale też trzeba powiedzieć, że wybory prezydenckie miały w polskiej historii politycznej potencjał wielkiej zmiany.
na scenie partyjnej. Akurat tak nie będzie w przypadku tych wyborów niedzielnych, ale jeśli się cofniemy na przykład do roku 2000, to porażka spektakularna Mariana Krzakleskiego, przypomnę, lidera akcji wyborczej Solidarność, która wtedy rządziła za pośrednictwem rządu Jerzego Buzka, doprowadziła do dekompozycji AWS-u, czy raczej przyspieszyła tą dekompozycję. Wyłoniły się dwie partie w dużym stopniu na gruzach AWS-u i Unii Wolności wyłoniła się Platforma Obywatelska, na gruzach AWS-u wyłoniło się Prawo i Sprawiedliwość. I można powiedzieć, że ten rok 2000 był katalizatorem wielkiej zmiany na scenie politycznej i później po 5 latach sytuacja się w jakimś stopniu powtórzyła, bo w 2005 roku, kiedy skończyła się druga kadencja Aleksandra Kwaśniewskiego, starli się Donald Tusk z Lechem Kaczyńskim i to były symbole tych dwóch wschodzących formacji politycznych, które miały zdominować polską scenę polityczną aż po dzień dzisiejszy. No i nie jest przypadkiem, że od tego konfliktu o prezydenturę okazało się, że jeden z najważniejszych powodów, dla którego nie doszło do koalicji słynnej Platformy i Popisu, czyli tak zwanego Popisu, który był przewidywany jeszcze przed 2005 rokiem. I to pokazuje też, jak wybory prezydenckie rzutują bardzo mocno na tą scenę partyjną, na koalicje rządowe. I właściwie można powiedzieć, że każde z tych wyborów, wreszcie wybory w 2015 roku. Z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość nie byłoby w stanie dokonać tak wielu zmian, gdyby Bronisław Komorowski przedłużył swój mandat. Nawet gdyby jesienią 2015 PiS wygrał wybory, to bez prezydenta jego pole do działania byłoby mimo samodzielnej większości w parlamencie mocno ograniczone. Czyli podsumowując, wybory prezydenckie w Polsce są czymś znacznie więcej niż tylko sposobem wyłaniania głowy państwa. One pełnią bardzo istotną rolę dla, powiedziałbym, konfigurowania sceny politycznej, sceny partyjnej. Tak będzie też oczywiście z tegorocznymi wyborami. One oczywiście nie spowodują rewolucji na polskiej scenie partyjnej, ale pewne przegrupowania nastąpią w ich konsekwencji. No i trzeba powiedzieć też, że wybory prezydenckie były często, może to jest jeszcze jedna ich ważna funkcja, już trochę o niej wspomniałem, ale nie tylko w roku 2000 były katalizatorem powstawania nowych bytów politycznych. Tu trzeba przypomnieć choćby ruch Kukiza, który był dzieckiem wyborów prezydenckich i dobrego wyniku Pawła Kukiza w 2015 roku. Także podobne próby pojawiały się wcześniej, no i zapewne w tym momencie ważą się losy ruchu Szymona Hołowni, który też dostał dobry wynik. I to jest też kolejna funkcja wyborów prezydenckich. One są, jak powiadam, takim katalizatorem tworzenia nowych ruchów politycznych, paradoksalnie często ważniejszym od wyborów parlamentarnych, które by się wydawały główną rolą. Taką rolę pełnić. Czyli już wiemy, że mamy dodatkową furtkę, która pozwala wejść nowym siłom do systemu politycznego i zaistnieć w rywalizacji politycznej. Przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób na świecie wybiera się prezydenta. Zobaczmy na tabelę, która pokazuje nam w ujęciu procentowym sposób powszechnego głosowania. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby myśleć, że wybory muszą się odbywać w dwóch turach, a kandydat musi uzyskać większość bezwzględną, czyli 50+1 głosów. I faktycznie aż 70% państw na świecie, które wybierają prezydenta w sposób bezpośredni, przyjmuje tę właśnie metodę. Jednak 20% wybiera prezydenta większością zwykłą. To oznacza, że prezydentem zostaje ten, kto ma po prostu największą liczbę głosów. Te 10%, które widzą Państwo w tabeli i zostały nazwane innymi rozwiązaniami, to bardzo ciekawe metody, tylko trochę bardziej złożone, o których tutaj Państwu nie będziemy opowiadać ze względu na to, że chyba nie ma czasu na matematykę. Zwróćmy uwagę na jedną bardzo, bardzo istotną rzecz związaną z tym głosowaniem większościowym. W Polsce prezydenta wybiera około 62% uprawnionych do głosowania. To 62% to jest średnia frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce w ciągu tych 30 lat, o których mówimy. To w praktyce oznacza, że
Prezydentem zostaje się, uzyskując około 32% głosów uprawnionych do głosowania. Zobaczmy teraz, że w przypadku wyborów większością zwykłą, które to obserwujemy w przypadku 20% państw, jak pokazują badania, wystarczy 35% głosów uprawnionych, aby zostać wybranym. Czyli mamy tutaj bardzo porównywalny wynik większości, która de facto wybiera prezydenta. Co więcej, badania również pokazują, że w przypadku wyborów zwykłą większością 75% zwycięzców tury pierwszej wygrywa także w turze drugiej. I tutaj pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie powinniśmy pomyśleć o zmianie sposobu wyłaniania prezydenta w Polsce? Może powinniśmy się właśnie zatrzymać na tej turze pierwszej, skoro tak naprawdę nie przynosi ona zdecydowanej zmiany mandatu prezydenta, a może w ogóle przejść do wyboru pośrednio głowy państwa przez parlament. Panie profesorze, co pan na to? Dziękuję, więc ja chcę powiedzieć w ten sposób, że ja osobiście jestem sceptyczny wobec powszechnych wyborów prezydenckich, chyba że ustrojodawca decyduje się na przyjęcie systemu konsekwentnie prezydenckiego, czyli za taki wzór uważam system amerykański. I wtedy rzeczywiście nie ma premiera, szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych. I tu głównym zagrożeniem dla takiego systemu jest oczywiście tendencja autorytarna, już nie będę tego rozwijał. No ale mamy powszechne wybory prezydenckie w Polsce i szanse, żebyśmy poszli w kierunku, nie kryje mnie, najbliższego systemu, który mamy opodal za granicą, czyli systemu niemieckiego, systemu kanclerskiego, w którym prezydent jest wybierany jednak w wyborach pośrednich przez parlament, poszerzony o przedstawicieli landów, jest mało realny. No to w związku z tym jest pytanie, co można zrobić, żeby jakoś poprawić ten model wybierania prezydenta w wyborach powszechnych. Tutaj jeden kierunek to jest ten, o którym powiedziałaś, czyli żeby ograniczyć to do jednej tury i tu mam wątpliwość, bo to będzie po prostu wtedy osłabiało tą legitymizację prezydenta, więc skoro już wybieramy go w wyborach powszechnych, to dajmy mu wygrać w tej drugiej turze, jeśli nie wygrał w pierwszej ponad połową wszystkich oddanych głosów, to niech się to dokona w turze drugiej, tym bardziej, że tutaj dochodzi w praktyce Trzaskowski był w niedzielę o włos od wygrania tych wyborów, co pokazałoby, że nawet mimo, że pierwsza tura była dla niego bardzo niekorzystna, bo miał ponad 30%, był w stanie odrobić ponad 18%, prawda? Więc w innej sytuacji mógłby odrobić nawet i 21% i wygrać. W związku z tym ja bym taki scenariusz zostawił, natomiast ja nie kryję, że ja bym jedną zmianę wprowadził i ona się przez moment w czasie kryzysu przed majem pojawiła w tej propozycji Jarosława Gowina, tyle tylko, że ona chyba była jednorazowa. Przypomnę, że Gowin proponował zmianę konstytucji, wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy o 2 lata, a zarazem uniemożliwienie mu wyboru już kolejnego starania się o kolejną kadencję. Ja bym po prostu, mówiąc krótko, wprowadził jednokadencyjność prezydenta w Polsce, dlatego że prezydent wybierany na jedną kadencję z oczywistych sposób nie walczyłby o reelekcję, a zatem byłby znacznie bardziej niezależny od własnego zaplecza politycznego. Czy to się sprawdza? No to zobaczymy po prezydenturze drugiej kadencji Andrzeja Dudy, kiedy niewątpliwie on już tego motywu działań różnych swoich politycznych nie będzie musiał brać pod uwagę, czyli zamiaru ubiegania się ponownego o reelekcję. Wszyscy jego poprzednicy, z wyjątkiem Aleksandra Kwaśniewskiego, prawda, w drugiej kadencji, mieli ten problem, że musieli jakoś tam liczyć się z tym, chcąc być wybranym na drugą kadencję, że ktoś będzie im musiał pomóc zrobić tą kampanię. No i zwykle to był ich dotychczasowy obóz polityczny. A skoro prezydent ma być arbitrem, strażnikiem konstytucji, organem niezależnym od formacji politycznych, takie jest założenie, no to chyba byłoby lepiej, żeby na taką pokusę nie był wystawiany w postaci właśnie tego, że podejmując w czasie swojej pierwszej kadencji, się każdą decyzję musi ją rozpatrywać pod kątem, na ile mi to nie zaszkodzi w moim zapleczu politycznym. Więc ja bym szedł w
kierunku, jeśli już mamy zostać z prezydentem wybieranym w wyborach powszechnych, a wszystko na to wskazuje, że zostaniemy z nim dającej się przewidzieć przyszłości, to ja bym zmierzał w kierunku właśnie wprowadzenia jednej prezydenckiej kadencji, no zapewne jednak pięcioletniej, bo jej wydłużanie, Francuzi mieli kiedyś 7 lat, nie przypadkiem skrócili to do 5 i myślę, że 5 to jest optymalna kadencja dla głowy państwa. Ważne, żeby ona nie była dokładnie taka sama jak parlamentarna, żeby tutaj był choćby jeden rok zakładki, ona jest. I takie mam zdanie w tej sprawie. Dziękuję bardzo za to interesujące przedstawienie takich podstawowych, wstępnych, ale bardzo ważnych wątków. I przejdźmy może teraz do technikaliów, czyli do kampanii wyborczych. Współcześnie obserwujemy znaczącą rolę internetu i mediów społecznościowych w rywalizacji wyborczej, ale jeszcze 10 lat temu kampania wyglądała inaczej. I może spójrzmy tak na tą kampanię, na te ostatnie 30 lat kampanii w Polsce przez pryzmat haseł wyborczych. Ja zaraz Państwu pokażę slajd, bo to ja udostępniam te slajdy, więc teraz chwila zawieszenia, żebym mogła to zrobić. Okej, okay. Już Państwo powinniście widzieć tabelkę z wybranymi hasłami, wybranych też kandydatów w ostatnich 30-leciu. No, bo jaka jest podstawa w ogóle hasła, co ono ma oznaczać? Powinno być taką esencją tego, co kandydat nam obiecuje, tak? Powinno w jakiś sposób również być spójne z jego osobowością, wizerunkiem i z jego programem. No i oczywiście powinien jakoś uwzględniać oczekiwania wyborców i dzielić z nimi bliskie emocje, no bo o emocjach mówimy w dużym stopniu właśnie podczas kampanii i ich ogromnym znaczeniu. Hasła, które widzicie Państwo na slajdzie, dotyczą budowy wspólnoty. Na przykład tu macie Państwo Dom Wszystkich Polska Kwaśniewskiego, czy cech indywidualnych kandydata. Jestem mądry Waszą mądrością Lech Wałęsa, Siła Spokoju Tadeusza Mazowieckiego, czy Człowiek z zasadami Donalda Tuska. Zwróćcie Państwo uwagę na ich powtarzalność, taką schematyczność, ale też przede wszystkim to, że ich nie pamiętamy. To nie są hasła tego typu, jak większość z nas pamięta z kontekstu Stanów Zjednoczonych Ameryki, gospodarka głupcze Clintona czy Yes We Can Obamy. Ale jednocześnie obserwujemy, że mimo ogólnych haseł kandydaci w swoich kampaniach odnosili się do rządzenia państwem, a nie do władzy symbolicznej, która im jest dana. I tutaj takie jest pytanie właśnie do profesora Dudka. Która z kampanii prezydenckich w Polsce była najbardziej prezydencka, czyli dotyczyła rzeczywistej roli prezydenta w polskim systemie politycznym? Nie była taką mistyfikacją i wchodzenie w rolę rządzącego, czyli premiera? No niestety muszę z przykrością powiedzieć, że żadna z tych kampanii nie była stricte prezydencka, dlatego że najkrócej mówiąc, wszyscy kandydaci na prezydenta, bez względu na to, kiedy kandydowali, mówiąc o swoich planach prezydenckich, obiecywali rzeczy, które nie leżą w konstytucyjnych uprawnieniach prezydenta. Paradoksalnie najbardziej utkwiło mi w pamięci, może dlatego, że to dość często studentom przypominam i pamiętam to, debata, która zresztą wyeliminowała Lecha Wałęsę z walki o drugą kadencję, debata prezydencka po pierwszej turze z Aleksandrem Kwaśniewskim. Otóż Wałęsa, który no, parę lat mu zajęło zrozumienie konstytucyjnych uprawnień głowy państwa, jak już nią został, ale w końcu zrozumiał w trakcie tej swojej pierwszej kadencji, że ta konstytucja z 1952 roku znowelizowana w 1989, a później mała konstytucja z 1992 roku, no, ogranicza, w ramach której większość swojej prezydentury, czy połowę prezydentury realizował, ogranicza kompetencje prezydenta, no właśnie takie związane z ściśle z władzą wykonawczą i w pewnym momencie próbując jakoś tam atakować Kwaśniewskiego, Wałęsa powiedział, że pan Kwaśniewski tutaj jak pierwszy sekretarz obiecuje młodym mieszkania w kampanii, a przecież wiemy, że prezydent nic nie może, na gruncie jakiej konstytucji może te mieszkania. No ale jak wiemy, polityce mieszkaniowej dokonanie przełomu obiecywają i obiecywali i obiecują wszyscy kandydaci na prezydenta i to mają wypisane w programach. No a wiemy doskonale, że jedyne co prezydent może realnie, to oczywiście złożyć jakiś projekt ustawy regulującej kwestie mieszkaniowe, ale jeśli to nie
zostanie poparte przez większość parlamentarną, no to ten projekt pozostanie na papierze i to dotyka wszystkich kolejnych premierów. To jest po prostu to oszustwo i ten przykład mieszkań, polityki mieszkaniowej jest, powiedziałbym, takim tylko wierzchołkiem góry lodowej. Tak naprawdę, gdyby kampania miała być ściśle związana z uprawnieniami prezydenckimi, to kandydaci na prezydenta powinni się ograniczać głównie do kwestii związanych z polityką zagraniczną oraz bezpieczeństwem zewnętrznym, czyli też polityka zagraniczna, i wewnętrznym, czyli armia i powiedziałbym resort spraw wewnętrznych. To są te trzy obszary, które konstytucja rysuje dla prezydenta, a zatem nie ma mowy o gospodarce, nie ma mowy o służbie zdrowia, nie ma mowy o rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie czy górnictwie, no a o tym wszystkim kandydaci na prezydenta mówią. Dlaczego? Bo takie jest oczekiwanie wyborców. Wyborcy nie wnikają w te niuanse konstytucyjne, prezydent ma być od wszystkiego i sztaby wyborcze oczywiście to realizują, bo kandydat, który by się ograniczał wyłącznie do kwestii przewidzianych dla prezydenta w konstytucji, po prostu byłby z góry na straconych pozycjach. A więc mamy tutaj do czynienia pewną wymuszoną przez reguły marketingu politycznego na pewno oszustwo w istocie rzeczy, które jest powtarzane i które będzie powtarzane. Natomiast co do haseł wyborczych, to ja powiem tak, że ich rola, mam wrażenie, maleje coraz bardziej i te hasła, które pamiętamy z wyborów tych sześciu, które mamy za sobą, to są raczej te hasła z kampanii bardzo odległych. No, nie kryję, że w roku 90 takim przedmiotem szyderstw i właśnie była nieudane, była siła spokoju Tadeusza Mazowieckiego. Później w roku 95 i tu na slajdzie chyba nastąpiło pewne przesunięcie, bo to hasło najsłynniejsze Kwaśniewskiego, wybierzmy przyszłość, zostało mu przypisane w roku 2000, a on w rzeczywistości to wybierzmy przyszłość jako sposób na odcięcie się od własnych korzeni politycznych i jakby zdystansowanie się od Wałęsy lansował w roku 95. I to było takie hasło, powiedziałbym, szalenie ważne i nośne. I później z całą pewnością w 2005 roku to hasło, które chyba nawet nie wiem, czy było na slajdzie, ale w każdym razie ono było absolutnie najbardziej fundamentalne. Polska solidarna przeciw Polsce liberalnej. To jest to hasło, którym Lech Kaczyński w istocie rzeczy zadał bardzo celny cios Donaldowi Tuskowi. I mam wrażenie, że od tego czasu już nic specjalnie ciekawego w tych hasłach nie wymyślono. Czyli ja nie widziałem po 2005 roku żadnego takiego hasła, które bym zapamiętał jako symbol pewnego sukcesu, pewnej istotnej zmiany. No one się też powtarzają. Jakbyśmy zrobili analizę językową tych haseł, to tam mamy powtórzenia pewnych słów, no takich, które uchodzą za budzące wiarygodność czy nastawiające pozytywnie do kandydata. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście no możemy zauważyć, że to tak już podkreśliłam, ta schematyczność i to powtarzalność tych haseł, ale jednocześnie może brak jakiegoś takiego głębszego przemyślenia, żeby zapadły one w pamięć. A teraz może czas na długo wyczekiwany temat, czyli ostatnie wybory. Wiemy już z badań Exit i Late Poll, że wyborcy z pierwszej tury nie zdecydowali się gremialnie poprzeć dwóch kandydatów w drugiej turze. Przypomnijmy sobie, że dwa tygodnie temu aż 66%, ponad 66% wyborców nie zagłosowało na Andrzeja Dudę, ale na 10 innych kandydatów. I tutaj krótko Państwu pokażę jeszcze dla przypomnienia te wyniki, zanim zaczniemy omawiać kolejną tabelkę, w której pokażę Państwu, jak wyborcy, którzy głosowali w pierwszej turze, zachowali się w drugiej turze. I już zaraz się Państwu pokażę, bo to jest, wydaje mi się, już Państwo widzicie. Dobrze, przeskoczyło, doskonale. Dobrze, i zwróćcie Państwo uwagę tutaj na wyborców Szymona Hołowni, którzy zdecydowanie poparli Rafała Trzaskowskiego, jednak zdecydowanie bardziej interesujące wydają się wyniki pozostałych trzech kandydatów. Ja bym tutaj ich może nie omawiała, bo wiele rzeczy jest samowyjaśniających się, to co Państwo widzicie w tabelce.
Ale nasuwa się tutaj takie pytanie właśnie do profesora Dudka. Dlaczego w przeciwieństwie do wyborów lat poprzednich przegrani w pierwszej turze nie zdecydowali się wyraźnie poprzeć nikogo w drugiej turze? Bo wydaje mi się, że we wcześniejszych wyborach było to znacznie bardziej widoczne. Padały te deklaracje, a tutaj widzieliśmy, że kandydaci, którzy nie przeszli do drugiej tury, starali się nie zachęcić swoich wyborców, a jeżeli mówili, że na kogoś oddadzą głos, to raczej z obowiązku niż z przekonania. Moim zdaniem oczywiście główną przyczyną jest rywalizacja międzypartyjna, bo poza Szymonem Hołownią, który jest kolejnym kandydatem próbującym zaistnieć w wyborach prezydenckich z hasłami tak zwanej antypartyjności, oczywiście 5 lat temu to był bardzo wyraźnym takim przykładem, był Paweł Kukiz, zresztą, który uzyskał ostatecznie dużo lepszy wynik od Hołowni, bo przypomnę ponad 20%, a można powiedzieć, że prekursorem tego typu kandydatów był Andrzej Olechowski w 2000 roku, który też się prezentował jako kandydat obywatelski po tym, jak Unia Wolności odmówiła mu swojego oficjalnego poparcia. Wtedy też zajął całkiem dobre miejsce, bo drugie i 18%, to są te wybory, kiedy Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze. Ale do czego zmierzam? Otóż w tych ostatnich wyborach mamy do czynienia jednak z powtórzeniem sytuacji, to już po raz kolejny, poczynając od roku 2005, że w drugiej turze wyborów prezydenckich ściera się kandydat PiS-u z kandydatem Platformy Obywatelskiej. I w związku z tym cała reszta sceny partyjnej czuje się zdominowana przez ten duopol PiS-u. No i taka jest prawda, bo mamy przemianę, oczywiście Platforma rządziła w koalicji z PSL-em, PiS tych koalicjantów też ma, chociaż oni są głębiej ukryci, prawda, mówię tu o Solidarnej Polsce i porozumieniu Gowina, ale to są w istocie rzeczy, no, ugrupowania maleńkie, nieliczące się. Te liczące się ugrupowania, mówię tutaj o PSL-u czy SLD, nie chcą stracić resztki swojej, powiedziałbym, niezależności, udzielając takiego otwartego poparcia, no w tym wypadku Trzaskowskiemu zapewne. No i oczywiście podobnie z Konfederacją Bosaka, nowym bytem politycznym, który inicjują, też nie będzie sprzedawał swojej tożsamości, nawet bardziej wyrazistszej niż w przypadku PSL-u i SLD, żeby otwarcie popierać któregokolwiek z kandydatów, więc to zaważyło. Po prostu interes partyjny kandydatów, którzy to zrobili. Natomiast Szymon Hołownia, moim zdaniem, udzielił poparcia Trzaskowskiemu. No to, że nie robił tego nieustannie i nie jeździł za Trzaskowskim, co niektórzy zwolennicy Trzaskowskiego dzisiaj mają do niego pretensje, jest absurdalne. On moim zdaniem, jednak to widać po zachowaniu jego wyborców, tutaj ten odsetek tych, którzy zagłosowali na Trzaskowskiego w drugiej turze, był najwyższy spośród wszystkich kandydatów, tych znaczących, którzy byli w pierwszej turze, więc ja nie sądzę, żeby Hołownia miał interes jeszcze głębszym popieraniu Trzaskowskiego niż to, które uczynił, skoro hipotetycznie ma tworzyć jakiś własny ruch polityczny, on się musi czymś różnić od Platformy, no więc gdyby Hołownia jeździł za Trzaskowskim przez te 2 tygodnie po pierwszej turze i apelował nieustannie do swoich wyborców, żeby popierali Trzaskowskiego, no to w istocie rzeczy stałby się jego cieniem i ten cały jego ruch, co do którego przyszłości ja i tak jestem sceptyczny, byłby już kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek autentyczności i niezależności. Więc tak sobie to tłumaczę, że to jest sytuacja, w której też trzeba wziąć uwagę, mówiłem o tym interesie partyjnym, gdybyśmy mieli w perspektywie nieodległej wybory parlamentarne, to tutaj oczywiście to poparcie na przykład ze strony Biedronia, Kośniaka, Kamysza wobec Trzaskowskiego, czy na przykład Bosaka wobec Dudy, byłoby elementem jakichś przyszłych układów koalicyjnych, jakiegoś dogadywania się, że teraz ja was poprę, a w zamian za to wy mnie weźmiecie do rządu, czy moją partię, prawda? No ale ponieważ wybory parlamentarne wydają się odległe, to też tego elementu dealu politycznego po prostu nie było i stąd to zachowanie, no rzeczywiście, które było wyjątkowe, bo dawniej się zdarzało jednak. Najsłynniejsze chyba takie przekazanie poparcia to jest oczywiście rok 2005, kiedy Andrzej Leper otwarcie poparł Lecha Kaczyńskiego i wezwał swoich zwolenników do głosowania na Lecha Kaczyńskiego, a przeciwko Donaldowi Tuskowi, co zresztą się przyczyniło do tego, że Lech Kaczyński był jedynym kandydatem w wyborach prezydenckich w Polsce, który wyszedł z pierwszej tury z drugim wynikiem, wszedł do drugiej, a mimo to wyprzedził Tuska, który miał w pierwszej turze lepszy wynik,
Później się to już nigdy nie potwierdziło, ani wcześniej, ani później. Z zasady ten, który był najlepszy w pierwszej turze, później w drugiej wygrywał. No i to, czego byliśmy świadkami w minioną niedzielę, też tą regułę potwierdziło. Tak, to bardzo ciekawe, o czym pan profesor powiedział, a mianowicie o oddziaływaniu bezpośredniego wyboru prezydenta jako instytucjonalnego czynnika, który tak naprawdę generuje nam albo sprzyja nam dwupartyjności bądź dwublokowości, która się cementuje w ten sposób, gdyż pojawić się w drugiej turze mają szansę jedynie ci najważniejsi gracze. Proszę Państwa, patrzę na zegarek i chyba najwyższa pora oddać Państwu głos i zadać pytania, które Państwo nam przesyłają na czacie. Dlatego tutaj naszemu gospodarzowi Piotrowi Womeli z przyjemnością oddaję głos. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do Państwa pytań, to pozwolą Państwo, że sam zadam pierwsze pytanie panu profesorowi Dudkowi na swoim Facebooku. Obiecał pan, że wyjaśni, jak to się stało, że jednak Niemcy Polakom prezydenta nie wybrali, i prosiłbym może o kilka słów wyjaśnienia. Oczywiście to był taki chwyt marketingowy, którego celem było zachęcenie zainteresowanych do udziału w naszym seminarium. Było to oczywiste nawiązanie do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy związanej z jednym z takich, powiedziałbym, nielicznych, czy dramatycznych, to za dużo powiedziane, no ale takich nie wiem, tu jest zgrzytów bardzo mocnych w tej kampanii. Chodzi tutaj oczywiście o okładkę tabloidu, którą ja oceniam bardzo krytycznie. Uważam, że to był chwyt zdecydowanie poniżej pasa, której celem było w istocie rzeczy dla takiego mniej przygotowanego odbiorcy zasugerowanie, że to właśnie prezydent jest pedofilem, co nie zmienia faktu, że reakcja prezydenta Dudy była niepomiernie, niewspółmierna do rangi tego wydarzenia, i to jego wypowiedź, że jest to jakaś celowa akcja, prawda, Niemców, którzy usiłują wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich, była też o tyle nietrafiona, że wydawca tej gazety, a więc koncern Springer, zmienił w ubiegłym roku swoją strukturę własnościową. Dzisiaj jego największym inwestorem jest kapitał amerykański, co pokazuje też, że prezydent kompletnie przestrzelił, no ale oczywiście próbował tutaj jakby wejść w tą retorykę, która nie jest po raz pierwszy, bo pamiętamy, że już wcześniej w propagandzie PiS-u Platforma Obywatelska jest przedstawiona jako partia proniemiecka. To się zaczęło oczywiście od Donalda Tuska, jego ataków na Donalda Tuska, i to jest coś, co moim zdaniem fatalnie służy relacjom polsko-niemieckim, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę, że kampania prezydencka się kończy, a Polska jest dalej sąsiadem Niemiec i trzeba jakoś te relacje układać. I w moim przekonaniu, ja nie jestem przeciwnikiem mówienia o polityce zagranicznej w kampanii, przeciwnie, nawet uważam, mówiłem o tym wcześniej, że kandydaci na prezydenta powinni mówić dużo o polityce zagranicznej, bo to jest jedna z głównych funkcji konstytucyjnie określonych głowy państwa, no ale właśnie sposób, w jaki to mówią, powinien być odpowiedzialny, a tu mieliśmy do czynienia z wypowiedzią prezydenta Dudy kompletnie nieodpowiedzialną. Żeby była jasność, ja mam krytyczny stosunek do niektórych aspektów polityki niemieckiej, i gdyby pan prezydent na przykład mówił po raz kolejny o projekcie Nord Stream, to nie miałbym do niego o to pretensji, bo tu uważam, że to jest poważny problem w relacjach polsko-niemieckich, w których część Niemców albo udaje, że nie rozumie, o co chodzi, albo robi to z premedytacją. No w każdym razie nie można tak szeroko stawiać tej sprawy i tak tego stawiać, jak to zrobił prezydent Duda. I co więcej, to nie był incydent, bo jak ktoś śledził uważnie, ja śledziłem media wspierające rząd, wspierające w tym momencie prorządowe, ale wspierające prezydenta Dudę w jego walce o reelekcję, to tam wielokrotnie jego konkurent, czyli Rafał Trzaskowski, był przedstawiany jako wspólny niemiecki i rosyjski kandydat na prezydenta. No,
To jest coś absolutnie haniebnego i niebywałego, bo to się ociera w istocie rzeczy o zarzut zdrady stanu i ktoś, kto stawia takie zarzuty, no moim zdaniem powinien je móc udowodnić, co oczywiście nie nastąpiło, bo to wszystko się sprowadzało do takich ogólnych stwierdzeń, że prawda, no, w Rosji się cieplej pisze o Trzaskowskim niż o Dudzie. No, to jest absurdalne uzasadnienie, więc stąd. Natomiast oczywiście trzeba powiedzieć jasno, po co to jest robione. No, to zostało zrobione i jakiś skutek odniosło po to, żeby powiedziałbym zmobilizować tą część wyborców, która ciągle uważa się za zagrożoną przez Niemcy. Jest faktem, że w Polsce jest pewna grupa ludzi, która no, pamięta historię, ja też ją dość dobrze pamiętam, ale wyciąga z niej moim zdaniem opatrzne wnioski, znaczy uważa, że skoro w XX wieku się wydarzyło to, co się wydarzyło, to w XXI się też może wydarzyć, w związku z tym każdy, kto mówi choć jedno dobre zdanie o Niemczech, o relacjach polsko-niemieckich jest podejrzany. No i to jest pewien fakt, w którym politycy grają, tutaj Andrzej Duda się wpisał w pewną moim zdaniem złą tradycję grania polityką zagraniczną w kampanii wewnętrznej. No nie, niestety nie jest pierwszy i obawiam się, że nie ostatni. Dziękuję bardzo. Jeden z naszych widzów, odnosząc się do kwestii neutralności politycznej, czy też ponadpartyjności głowy państwa, prezydenta, sugeruje takie rozwiązanie, że może warto wprowadzić urząd wiceprezydenta dla kandydata, który zajął drugie miejsce w wyborach. I wówczas mielibyśmy do czynienia z prezydentem z jednej opcji politycznej, no i z wiceprezydentem, który był jego rywalem. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście zapewniłoby bezstronność urzędu sprawowanego przez prezydenta i wiceprezydenta? No niestety na pewno takie rozwiązanie by tej bezstronności nie zapewniło. Ja rozumiem, że to jest próba wymuszenia pewnej kooperacji przez przepisy konstytucyjne, no bo założenie jest takie, że skoro na przykład w tym wypadku odnieśmy się to do obecnych wyborów, Rafał Trzaskowski musiałby zostać wiceprezydentem, to panowie musieliby jakoś ze sobą kooperować. Powiedzmy sobie jasno, nie byłoby tej kooperacji, byłaby permanentna walka, niewątpliwie uprawnienia wiceprezydenta musiały być skromniejsze, nie wiem na czym miałyby polegać, ale niewątpliwie zafundowalibyśmy sobie konflikt wewnętrzny w obrębie urzędu prezydenta. Nie tędy droga. Jeśli byśmy szli tą intencją, którą przyświeca zadającemu pytanie, to powinniśmy wrócić do tego, o czym ja mówiłem wcześniej. Wyobraźmy sobie na moment, że w obecnej sytuacji prezydenta Polski wybiera nie naród, tak jak mieliśmy, tylko zgromadzenie narodowe, a więc Sejm i Senat, powiększony powiedzmy o delegację sejmików wojewódzkich w liczbie jeszcze, to jest kolejne 560 osób z tych sejmików, prawda? Czyli mamy oto, prawda, ponad 1000-osobowe gremium i to gremium musi większością 3/5 wybrać prezydenta, więc większością kwalifikowaną, co z góry sprawia jasność, że ani PiS, ani Platforma nie ma tam większości. I to by, co by to powodowało? Znaczy, albo w ogóle by prezydenta nie wybrano, albo jednak musiano by znaleźć taką osobę, która byłaby do przełknięcia dla PiS-u i dla Platformy, a więc osobę, która jest spoza tego bardzo ostrego podziału politycznego. Gdyby taką osobę udało się wybrać, to jest wysoce prawdopodobne, oczywiście na jedną kadencję wracam do mojego poprzedniego pomysłu, że ta osoba pełniłaby rolę rzeczywistego, realnego arbitra. Pewnie ten arbiter czasem bywałby bardziej stronniczy w jedną, a czasem w drugą stronę, natomiast z całą pewnością nie byłby tak jednoznacznie postrzegany przez tą stronę, która przegrywa, jak będzie teraz Andrzej Duda, bądź jak byłby postrzegany Rafał Trzaskowski, gdyby wygrał przez stronę popierającą PiS. Czyli mielibyśmy jednak szansę na tą rolę prezydenta jako pewnego stabilizatora systemu politycznego, mediatora i właśnie arbitra. Tej szansy nie mamy, no i z całą pewnością nie osiągnęlibyśmy tego przez ten pomysł z wiceprezydentem, bo on by nam tylko spotęgował, jak sądzę, konflikt polityczny, tym razem w obrębie Pałacu Prezydenckiego. Panie profesorze, pytanie od innego słuchacza, widza, składające się z dwóch części. W pierwszej odnosi się ono do konsekwencji wyborów dla
tych dwóch dużych obozów politycznych, dla PiS-u i dla Platformy Obywatelskiej, czy też dla Koalicji Obywatelskiej. Dla kogo wybory były ważniejsze? Dla obozu rządzącego czy dla opozycji? A druga część brzmi tak, co pańskim zdaniem zdecydowało ostatecznie o tak słabym wyniku pana Kamysza i relatywnie dobrym wyniku pana Bosaka? Więc tak, po kolei, jeśli chodzi o to, dla kogo były ważniejsze, no można powiedzieć, że dla obu stron były równie ważne, ale jednak z przewagą dla obozu rządzącego, bo no on ryzykował rozpoczęciem procesu utraty władzy. Ja uważam, że stawką tych wyborów, mimo zapewnień prezesa Kaczyńskiego z początku tego roku, który w jednym z wywiadów powiedział, że nawet jeśli Andrzej Duda nie wygra, to będziemy dalej rządzić. Ja to traktowałem w kategoriach pewnego uspokajania własnego zaplecza politycznego. Jest oczywiste, że można co najwyżej administrować krajem, jeśli się nie ma prezydenta po swojej stronie lub nie ma 3/5 w Sejmie. No, żeby przełamywać weta prezydenckie, jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość nie ma 3/5 w Sejmie. W związku z tym, gdyby Andrzej Duda przegrał niedzielne wybory prezydenckie, zacząłby się proces, myślę, że krótszy niż 3-letni utraty władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc w tym sensie dla PiS-u to jednak było ważniejsze. Dla Platformy Obywatelskiej jako głównej siły opozycyjnej najważniejsze było potwierdzenie, że jest tą główną siłą opozycyjną. I to się właściwie przesądziło w momencie, w którym w istocie rzeczy ja mam jednak wrażenie, że za cichą zgodą PiS-u pozwolono wymienić Platformie panią Kidawę-Błońską na Trzaskowskiego i później ten Trzaskowski wszedł do drugiej tury i no, nie wygrał, wprawdzie było włos od zwycięstwa, ale Platforma ma poczucie, że jej supremacja na scenie opozycji została potwierdzona i będzie ją przez najbliższe 3 lata trudno zakwestionować, no bo nie będzie po temu najpewniej okazji w postaci wyborów, dlatego że ja nie bardzo wierzę też w pojawiające się w tej chwili hipotezy czy przypuszczenia, że może PiS będzie chciał przyspieszonych wyborów, żeby jakoś wykorzystać tą dynamikę, którą zwycięstwo Dudy uruchomiło. Moim zdaniem ta dynamika jest wątpliwa, to jest wymęczone z trudem zwycięstwo na punkty. I teraz, skoro mowa o zwycięstwie na punkty, to odpowiadając na drugą część tego pytania, otóż ja twierdzę, to nie jest to moje odkrycie, to widać z wielu wyborów prezydenckich, że wybory prezydenckie przypominają mechanizm pojedynku bokserskiego, czyli mimo, że na tą ring się próbuje dostać bardzo wielu kandydatów, to od pewnego momentu, i to się w Polsce stało tak naprawdę zawsze na wiele miesięcy przed datą oficjalnej rozpoczęcia kampanii wyborczej, w tym roku mieliśmy, to jest ta dwójka kandydatów. To się właściwie zaczęło, można powiedzieć, od roku 95, kiedy w 90 było jeszcze troszkę zaburzone, tam się pojawił Tymiński, ale już w roku 95 było jasne, że urzędujący prezydent będzie walczył z Aleksandrem Kwaśniewskim na wiele miesięcy przed oficjalnym rozpoczęciem wyborów. I później takie pary się pojawiały, czasem zaburzone, jak w 2000, kiedy Olechowski wszedł między konflikt, przewidywaną walkę między Kwaśniewskim a Krzakleskim. Ale do czego zmierzam? Otóż ta dynamika pojedynku bokserskiego powoduje, że wszyscy pozostali kandydaci, a w tym roku to miał być, znowu to było zaburzone przez tą historię z panią Kidawą-Błońską, jak się pojawił Trzaskowski, to automatycznie uwaga wszystkich mediów się skoncentrowała na urzędującym prezydencie, jego głównym konkurencie. Cała reszta kandydatów zaczęła gwałtownie tracić, a najbardziej tracili ci tak zwani centrowi, którzy próbowali grać, powiedziałbym, rolę no właśnie tych kandydatów zastępczych dla kandydatki Platformy Obywatelskiej, czyli to był Kosiniak-Kamysz. I Kosiniak-Kamysz zyskał na moment, kiedy nokowania pani Kidawy-Błońskiej dramatycznie spadły, a później, kiedy panią Kidawę zastąpił Rafał Trzaskowski, notowania Kosiniaka się gwałtownie załamały i wrócił do poziomu typowego dla wszystkich poprzednich kandydatów PSL na prezydenta. Po prostu już tak jest, że PSL ma większe poparcie w wyborach parlamentarnych i samorządowych, w prezydenckich z zasady, i to potwierdzają wszystkie kolejni kandydaci, Kosiniak, który taka kropka na D, po prostu nie ma szans. Bosak miał nieco lepszy wynik, dlatego że był kandydatem najwyraźniej odróżniającym się od reszty tych kandydatów partyjnych, z innym na przykład wolnościowym przesłaniem gospodarczym, ale też pamiętajmy, że jego wynik nie jest szokująco lepszy niż Konfederacji. To on go nie podwoił, prawda? Bo gdyby on dostał powyżej 10%, to można powiedzieć, no tak, rzeczywiście on tutaj zwielokrotnił poparcie. Nie, on
grubsza zebrał oczywiście przy wyższej frekwencji, która była wynik Konfederacji. Więc ja tutaj nie mówiłbym o jakimś jego znakomitym wyniku. No jest jeszcze Hołownia, który, jak już mówiłem, na tle Kukiza jego wynik jako tak zwanego antypartyjnego kandydata no nie jest jakoś znakomity. Jemu też Trzaskowski odebrał, bo on też miał znacznie lepsze sondaże przed pojawieniem się Trzaskowskiego, czyli mówię o maju, kiedy to wszystko się jeszcze nieco inaczej kształtowało. Kolejne pytanie dotyczy ponownie ponadpartyjności prezydenta. W Polsce często narzekamy na to, że coś jest upolitycznione, a nie daj Boże upartyjnione. I oczekujemy od polityków, że nie będą podejmować decyzji politycznych i będą działać ponadpartyjnie, gdy tymczasem jest to chyba istota demokracji no, przedstawicielskiej, że mamy partie polityczne, które się ścierają, któraś partia wygrywa wybory i następnie ludźmi sobie zaufanymi obsadza kluczowe urzędy. Dlaczego w Polsce jest taki silny mit kandydata niezależnego, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie? Wie pan, bo to jest, mam wrażenie, że to jest marzenie o tym, że prezydent powinien się przynajmniej próbować starać być bezstronny. Jest oczywiste, że całkowita bezstronność jest niemożliwa, natomiast mieliśmy jednak, pomijając Lecha Wałęsę, który no rzeczywiście nie był kandydatem partyjnym, bo nigdy własnej partii nie stworzył, to mieliśmy później właśnie wyłącznie prezydentów partyjnych, którzy niezwykle rzadko, bo zdarzały się takie przypadki, właściwie każdemu prezydentowi można pokazać taki przykład, jeden, dwa takie listki figowe, kiedy on się tam jednak wychylał spoza linii własnego obozu politycznego. No ale na tle tego jest cała ogromna masa decyzji, które były oczywiste, przewidywalne, że prezydent będzie postępował tak, jak jego zaplecze polityczne, jego obóz polityczny wymaga. No i w związku z tym pojawia się u części obywateli, wynikające zresztą moim zdaniem z ducha konstytucji, marzenie o kandydacie apartyjnym na prezydenta, o prezydencie apartyjnym. Natomiast to jest kompletnie nierealne z powodów, o których już wcześniej mówiłem i widać, że to tutaj się ten wynik, który miał Kukiz 20%, to jest górna granica tych, którzy oczekują takiego prezydenta. Większość oczekuje prezydenta z naszego, no i to ma być z naszego obozu politycznego prezydent. Ostatnio, czyli od 15 lat, albo to ma być prezydent z Platformy, albo prezydent z PiS-u. I to są pewne twarde realia. Natomiast co do tej apolityczności, to oczywiście u nas się myli apolityczność z apartyjnością. To znaczy apolityczność by oznaczała, że ktoś nie ma żadnych poglądów politycznych i to jest absurdalne. No, każdy powinien mieć jakieś poglądy polityczne. Natomiast apartyjność to jest już działanie w interesie bardzo określonej grupy ludzi mających określone poglądy polityczne. I stąd na przykład sędzia, wymaganie od sędziego, żeby był apolityczny, jest absurdalne. On powinien być apartyjny. I mamy problem z odróżnieniem, to jest wymieniane jako synonimicznie, te pojęcia, one są kompletnie inne, są inne ich zakresy. Natomiast w Polsce rzeczywiście no, miotamy się od takiej, powiedziałbym, dość cynicznej polityki partyjnej ku takiemu idealizmowi, który no, nigdzie nie występuje, to też takie przejawy tego idealizmu widziałem w kampanii Hołowni, prawda, który w końcu się rozpłakał nad tą naszą konstytucją, co mu na pewno nie pomogło, no bo od prezydenta wymaga się, żeby jednak to był symbol pewnej twardości, więc jeśli Hołownię tak wzrusza ta nasza nie najlepiej napisana niestety konstytucja, no to moim zdaniem nie mogło pomóc w zdobyciu szerszego poparcia. Kolejne pytanie dotyczy właśnie pana Hołowni i przyszłości jego projektu politycznego. Jest tak, co wykazały wcześniejsze wybory, że jest grupa wyborców, która nie jest zniesmaczona tym duopolem PO, PiS i szuka jakiejś alternatywy, właśnie niepartyjnej. I tak mieliśmy wcześniej pana Petru, Palikota, Kukiza, no teraz mamy Hołownię. Oczywiście pana Hołownię, oczywiście odróżnia ich pewien pomysł na państwo, światopogląd, ale łączy ich to, że występowali jako przedstawiciele ruchów społecznych, prezentowali się jako ci kandydaci, liderzy, którzy nie są związani z żadną partią polityczną. Jaką przyszłość wróży panu Hołowni, który no, uzyskał zupełnie przyzwoity wynik
pierwszej. No nie kryję, że ja jestem, chyba już to sygnalizowałem, sceptyczny co do perspektyw ruchu Hołowni z prostego powodu. Te inicjatywy, o których pan wymieniał, zazwyczaj powstawały niedługo, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. No i w związku z tym miały szansę na wejście do parlamentu. Dzisiaj niezwykle trudno jest utrzymać ruch polityczny bez obecności w parlamencie, bez związanego z tym, no mówiąc tylko, dopływu środków finansowych. Nawet jeśli się nie wejdzie do parlamentu, no to jeśli się uzyska te 3%, to się już otrzymuje pewne dotacje z budżetu państwa i to jest właściwie sposób na przetrwanie. Także mówiąc krótko, szansa, że Hołownia zdoła utrzymać przez 3 lata, a jak powiadam, najpewniej przez 3 lata nie będziemy mieli jednak wyborów, ten ruch polityczny jest niewielka. Oczywiście istnieje, to wszystko jest kwestia determinacji określonej liczby ludzi i tych, którzy będą to finansować. Natomiast moje doświadczenie budowy takich ruchów społecznych jest raczej pesymistyczne dla Hołowni. To będzie niezwykle trudne, więc ja raczej podejrzewam, że ten ruch się rozpłynie, roztopi i jego ludzie albo się wycofają w ogóle z aktywności politycznej, albo się jednak zaangażują na przykład w jakąś odnowioną platformę obywatelską, bo ja nie wykluczam, że Rafał Trzaskowski naprawdę poważnie myśli o tym, żeby wrócić do władzy, to będzie musiał zmienić szyld, ponieważ szyld Platformy Obywatelskiej jest moim zdaniem zużyty i w istocie rzeczy to, że do dziś tego nie zrobiono, jest tylko prezentem dla propagandzistów popierających PiS, którzy nieustannie z lubością opowiadają już 5. rok o tym, jak wyglądały 8-letnie rządy Platformy Obywatelskiej. I naprawdę wielu Polakom udało im się przekonać do tego, że już nie ma większego zła niż powrót Platformy Obywatelskiej do władzy. Oczywiście sama nazwa, zmiana nazwy nie wystarczy, zatem muszą iść zmiany personalne, zmiany programowe. Niemniej jednak moim zdaniem pod szyldem Platformy będzie, nie mówię, że to jest niemożliwe, bo nie wiem, co się przez te 3 lata wydarzy, to będzie bardzo trudne. Ja bym raczej widział szansę dla Hołowni i innych tego typu ludzi we wchodzeniu w istniejące ruchy. No, pomysł podobną nową chadecję miał Kosiniak-Kamysz. To się chyba załamało po jego bardzo słabym wyniku, zobaczymy. Tam też jest raczej miejsce dla ludzi nowych. Czyli mówiąc tylko, ja mniej wierzę w skuteczność bytów tworzonych od zera, a bardziej wierzę w stopniową sanację bytów już istniejących. Kolejne pytanie dotyczy lewicy. Co stało się z elektoratem lewicowym? No, wynik pana Biedronia był chyba zaskakująco niski. Wiadomo było, że nie będzie on imponujący, na to wskazywały sondaże, no ale jest chyba niższy niż kandydatki na prezydenta we wcześniejszych, poprzednich wyborach prezydenckich lewicy, pani Magdaleny Ogórek. Z czego wynika tak słaby wynik Biedronia? Czy to jest wina słabej kampanii? Czy ten elektorat lewicowy nam się gdzieś rozpłynął, lokując swoje sympatie, czy to po stronie Platformy Obywatelskiej, czy być może innych ruchów, bytów politycznych, które wykazują na pewną wrażliwość lewicową? Więc tutaj pojawia się kolejne pytanie, no, czym jest owa wrażliwość lewicowa, czy ona dotyczy tylko i wyłącznie kwestii światopoglądowych, czy to jest jakiś większy koncept na funkcjonowanie państwa w naszych polskich warunkach? Znaczy, rzeczywiście wynik Biedronia interpretuje jako katastrofę, ale czy to jest katastrofa całej lewicy? Nie, myślę, że to jest przede wszystkim katastrofa personalna, osobista, porażka samego Biedronia i ona wynika z kilku przyczyn. Pierwsza dotyczy samego Biedronia. On stracił bardzo dużo na wiarygodności po tej historii z obietnicą, że złoży mandat do Parlamentu Europejskiego, którego nie złożył. I to myślę, że dla wielu wyborców lewicowych no, to była jego osobista utrata wiarygodności. Ale dalej do tego doszła słaba kampania, ale ona nie wynikała tylko z faktu, że to Biedroń sam chyba, mam wrażenie, średnio się czuł w tej kampanii i tak naprawdę kandydował, bo się zobowiązał do tego w czasie tego nowego układu, który został zawarty na lewicy latem ubiegłego roku, kiedy budowano wspólne listy partii Razem z SLD i Wiosny Biedronia właśnie przed wyborami jesiennymi. I wtedy dawano już wyraźnie do zrozumienia, że to Biedroń będzie w ramach tego triumviratu kandydatem lewicy na prezydenta. Tyle tylko, że przez te wiele miesięcy się sporo wydarzyło i Biedroń później musiał
kandydować, choć już chyba nie miał do tego sam przekonania, a trzeba powiedzieć jasno, od wyborów prezydenckich trzeba się trzymać z daleko, jeśli się nie wierzy, że się ma jakąkolwiek szansę. No to widać po kandydacie. Ale do tego doszedł jeszcze jeden czynnik, który już był od Biedronia niezależny, a mianowicie ten oto, że jednak jak się patrzy na struktury w terenie, no to najpotężniejsze struktury na lewicy ma Sojusz Lewicy Demokratycznej, dużo słabsze ma Razem, Wiosna praktycznie tych struktur nie ma. I mam wrażenie, że te struktury partii Razem i struktury SLD nie bardzo pomagały Biedroniowi, czyli mimo tylko tam nie było przekonania, że nam zależy na dobrym wyniku Biedronia i to spotęgowało ten proces odchodzenia wyborców rzeczywiście, których Lewica ma, no bo pokazało to jej powrót do Sejmu, jednak ona dostała wielokrotnie lepszy wynik jesienią ubiegłego roku niż Biedroń 28 czerwca. Najkrócej mówiąc, wyborcy Biedronia odeszli gdzie? No, odeszli do Trzaskowskiego, odeszli do Hołowni, jak sądzę, do tych dwóch głównych. Jakaś tam niewielka grupa do pana Witkowskiego, który się zdołał rzutem na taśmę ostatecznie też jako kolejny lewicowy kandydat zarejestrować. No i w efekcie ten elektorat nieduży, bo on rzeczywiście jest nieduży, to jest elektorat niewiele przekraczający 10%, on się podzielił. Natomiast to tożsamość Lewicy, no właśnie z czego ona wynika, że ona jest taka niewiele ponad 10%, bo Lewica jest dzisiaj, samookreśla się głównie przez kwestie światopoglądowe, kwestie ideologiczne, stosunek, nie wiem, do mniejszości seksualnych, do kwestii obyczajowych, natomiast kwestie społeczno-ekonomiczne, które tak naprawdę dla tego dawnego elektoratu Lewicy z czasów triumfów SLD, a więc tego elektoratu socjalnego, został właściwie w całości przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość. I można powiedzieć, że ta największa masa wyborców, która się kierowała poparciem dla Lewicy. Po części to był jeszcze sentyment za epoką PRL, ale właśnie no za polityką społeczną przecież czasów PRL, a nie za ZOMO czy Służbą Bezpieczeństwa. Więc ci wyborcy po prostu przeszli do PiS-u, PiS ich zagospodarował i teraz Lewica, i to jest wielkie zadanie dla nowych liderów Lewicy, no myślę tu przede wszystkim o Zandbergu, jest znalezienie sposobu, jak przekonać w najbliższej dekadzie, bo ja tak widzę szansę na odrodzenie się Lewicy, tych wyborców socjalnych, że to oni, czyli Lewica, czyli Zandberg, będą bardziej w stanie realizować interesy właśnie tych uboższych, tak ich nazwijmy, części Polaków, niż to robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. To jest długa droga. No, na drodze tej musi się nastąpić erozja poparcia dla PiS-u. Jak długo PiS tą polityką społeczną będzie w stanie trzymać przy sobie większość wyborców, tak długo Lewica może liczyć tylko na tych wyborców ideologicznych, takich bardzo wyrazistych, dla których kwestia obyczajowa jest najważniejsza. No a ich jest, jak mówię, niewiele ponad 10% i to się zbyt szybko nie zmieni, zwłaszcza, że tutaj Platforma Obywatelska umocniona sukcesem Trzaskowskiego będzie tego swojego lewego skrzydła teraz bardzo moim zdaniem pilnowała i Zandbergowi trudno będzie je zagospodarować. Jak ocenia pan profesor kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w porównaniu z tą sprzed 5 lat? I jak w tym kontekście ocenia pan wizytę prezydenta w Stanach Zjednoczonych w czasie kampanii? Czy przysporzyło mu to dodatkowej sympatii wśród polskich wyborców, czy umocniło jego pozycję w trakcie kampanii? Znaczy uważam, że wizyta w Stanach Zjednoczonych oczywiście na pewno Dudzie pomogła, natomiast to nie był rozstrzygający czynnik. Ja twierdzę, że rozstrzygającym czynnikiem jest w czwartym plebiscycie, bo ja traktuję te wybory jako czwarty plebiscyt, poczynając od 2018 roku, jest polityka społeczna PiS-u. I teraz po pierwszej turze bardzo mocne zaangażowanie całego sztabu Dudy, także prezes Kaczyński osobiście się pofatygował do Torunia, wystąpił w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. Po co? Po to, żeby zmobilizować najstarszą część wyborców. I to się udało. Jeśli zobaczy się skok we frekwencji w tych najmniejszych miejscowościach i także w grupie wiekowej między pierwszą a drugą turą, widać, że to pomogło. Ten milion mniej więcej wyborców, o którym mówił Adam Bielan, że tam jest do pozyskania, że można ich jeszcze zmobilizować, on się w znacznej części pofatygował do urn i w miażdżącej większości Andrzeja Dudę poparł. I można powiedzieć, że to jest najskuteczniejsze w tej kampanii. Poprzednia kampania Andrzeja Dudy była jednak inna, no bo on był pretendentem do stanowiska, teraz walczył o utrzymanie urzędu. No i co jest najbardziej, moim zdaniem,
niepokojące z punktu widzenia PiS-u i Andrzeja Dudy, to zachowanie najmłodszych wyborców. Otóż 5 lat temu bardzo zdecydowanie, mniej więcej 60-40% Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim. Po 5 latach przegrał miażdżąco Trzaskowskim w gronie najmłodszych wyborców i to jeszcze bardziej niż 5 lat wcześniej wygrał z Komorowskim, a mianowicie tu proporcja była mniej więcej 35-65%, czyli mówiąc krótko, zdecydowana większość najmłodszych wyborców nie chciała Andrzeja Dudy i to nie jest dobra wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości w kontekście wyborów za 3 lata, choć to oczywiście się może zmienić, ale widać wyraźnie, że ta oferta PiS-u bardziej przemawia do najstarszej części Polaków, a znacznie słabiej do najmłodszej. No Andrzeja Dudy to już nie dotyczy, bo on już kandydował na prezydenta, nie będzie, on już swoje ugrał, ale na miejscu polityków PiS-u bym się zaczął zastanawiać, co takiego się dzieje w młodym pokoleniu Polaków, że i to zwłaszcza tych z wielkich miast, że zaczyna się tak mocno odrzucać Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Tutaj panie, które moderują nasze spotkanie, piszą mi na czacie, że musimy pomału kończyć, ale to pozwolę sobie jeszcze jedno. Ja będę krócej odpowiadał. Mam jedno jeszcze pytanie i pozwolę je sobie po prostu przeczytać dosłownie. Brzmi tak. Czy fani historii politycznej Polski mogą spodziewać się w najbliższym czasie wznowienia tej znakomitej pozycji? No więc ja rzeczywiście zamierzam do tego doprowadzić, ale to będzie nie do końca wznowienie, bo rzeczywiście 2 poprzednie wydania polegały na tym, że ja trochę dopisywałem kolejne rozdziały, a ta pierwsza część była od dość dawna niezmieniana. W związku z tym ta książka się robiła coraz grubsza i ona już jest w tej chwili bardzo gruba. Ja mam w tej chwili pomysł na taki generalny, powiedziałbym, przerobienie tej książki bardzo znaczące. W związku z tym, że wydałem inną książkę, czyli Od Mazowieckiego do Suchockiej i bardzo szczegółowo omówiłem tam pierwsze lata III Rzeczpospolitej, to teraz w tej historii politycznej ta część do roku 93 zostanie bardzo mocno odchudzona, natomiast urosną te kolejne części i oczywiście pojawi się tam potężna część o ostatnich 5 latach, o rządach Prawa i Sprawiedliwości, co w sumie oczywiście spowoduje, że ta książka zapewne nieco spuchnie i będzie jeszcze grubsza, ale mam nadzieję, że już niewiele, bo ona już jest na granicy wytrzymałości czytelnika i ja to rozumiem. Więc planuję, mówiąc krótko, to na przyszły rok i będzie się to nazywało 30-lecie, no bo ja traktuję, że w tej chwili mówi się o tym, że Polska III RP się narodziła w roku 89, ale ja traktuję lata 89-91 do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych jako okres przejściowy i tak naprawdę dopiero w październiku 2021 roku moim zdaniem będziemy odchodzili takie pełne 30. rocznicę narodzin III Rzeczpospolitej. Ten poród trwał, jak mówię, od czerwca 89 do października 91, no i w związku z tym w okresie 30-lecia tego porodu jest moment, żeby wydać taką książkę 30-lecie, więc w przyszłym roku mam nadzieję, że ona się ukaże. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze krótkie jedno pytanie, bo wydaje mi się ciekawe. Panie pozwolą, mam nadzieję, a Państwo jeszcze nie opuszczą nas. To z kategorii takich spekulacji. Czy teza, że wybory rozstrzygnęły się w momencie przystąpienia do nich Rafała Trzaskowskiego jest uprawniona? Wiele osób, które reprezentowało ten szeroki obóz antypisowski, uważało, że szansę zwycięstwa z urzędującym prezydentem będzie miała tylko osoba niezwiązana z Platformą Obywatelską. I właśnie oni stawiali na Szymona Hołownię czy też Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mieli mniejszy ten negatywny elektorat. Ba, niektórzy nawet uważali, że w drugiej turze Rafał Trzaskowski powinien się wycofać. Ja nie wiem, ale podobno jest taka zasada, że wówczas skakuje na jego miejsce ten trzeci z rzędu, czyli byłby to pan Hołownia i on dopiero miałby szansę wygrać z Andrzejem Dudą. Więc ja powiem, mnie to intencja tego pytania jest bliska. Ja rzeczywiście uważam, że jednym z 2 powodów, dla których Trzaskowski przegrał, było to, że był Rafałem Trzaskowskim, czyli prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej z wielkim negatywnym elektoratem swoim personalnie jako prezydenta Warszawy, ale też i partii, którą reprezentował. I zgadzam się, że łatwiej byłoby zwyciężyć Andrzeja Dudę kandydatowi nie tak jednoznacznie utożsamianemu z konkretną partią polityczną. Natomiast to jest tylko, moim zdaniem, połowa.
bo to by sugerowało, że Trzaskowski był skazany na klęskę od momentu wejścia do drugiej tury i z tym się nie zgadzam. Uważam, że on oczywiście był z pozycji trudniejszej, dużo także z uwagi na to, że dostał niewiele ponad 30%, miał do odrobienia dużo więcej. Niemniej jednak ja jestem zdania, że on mógł wygrać, tylko musiał jako ten, który nie był faworytem, bardziej zaryzykować. Czyli co to w praktyce oznacza? Pojechać na słynną debatę do Końskich. To był, moim zdaniem, miniony poniedziałek, to był przełomowy moment kampanii prezydenckiej. Oczywiste było, że tam zamierzano Trzaskowskiego zniszczyć i to było wszystko przygotowane przez TVP po to, żeby go przedstawić w bardzo negatywnym świetle. I jadąc tam, oczywiście naraziłby się na takie ryzyko, ale zarazem, hipotetycznie, gdyby wyszedł z tego zwycięsko, mógł do siebie przekonać pewną grupę wyborców, że to jest człowiek, który absolutnie jest zdeterminowany, żeby wygrać, nie boi się pójść do przysłowiowej jaskini lwa i walczyć tam. I on tego nie pokazał. Nie pokazał tego, co nazywamy cojones u kandydatów i trudno, no i dlatego przegrał moim zdaniem, bo ja uważam, że te 400 tysięcy głosów to są głosy ludzi, którzy czekali na debatę i czekali, że Trzaskowski w tej debacie na nieprzyjaznym dla siebie gruncie przekona, że jest lepszym kandydatem niż Duda. I nie wiem, czy by to się udało. Być może rzeczywiście w efekcie tej debaty, co mówią ci, którzy krytykują ten mój punkt widzenia, żeby go tam zniszczono, spotwarzono, zbluzgano i w efekcie on by dostał mniej głosów. No ale powiedzmy sobie szczerze, czy on by przegrał 400 tysiącami czy milionem i tak by przegrał, tak? Więc może warto było postawić wszystko na jedną kartę. I w tym sensie nie uważam, że on był przegrany od momentu wejścia do drugiej tury. Mógł wygrać, ale nie zaryzykował, a w polityce trzeba czasem ryzykować. Nie zawsze, ale czasem trzeba. Wybory prezydenckie są tutaj, zwłaszcza w drugiej turze, dobrym przykładem, kiedy trzeba, jeśli się nie jest faworytem, a Trzaskowski nie był, ryzykować. Bardzo uprzejmie dziękuję panu profesorowi. Dziękuję państwu za uwagę, za to, że państwo byli z nami i się przysłuchiwali naszej rozmowie. Chciałbym bardzo serdecznie chciałbym również podziękować pani dr Katarzynie Waleckiej i pani dr Kindze Wojtas. Współpraca z paniami była jak zwykle dla Fundacji Konrada Adenauera niezwykłą przyjemnością i zakończyła się jak zwykle bardzo owocnie. Mam nadzieję, że będziemy mogli państwa zaprosić na kolejne nasze spotkania, na rozmowy odnośnie aktualnych i ważnych tematów z ciekawymi osobami. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.